Urodziłem się z wyrokiem śmierci na planecie, która w bólach jęczy. Wyrwany śmierci w ostatniej chwili, a tyle razy mi serce zranili. Przyszedłem nad świat, który jest w czasie wojny. Nie ma tu szans na życie spokojne. Walczę o każdy promień słońca. To bitwa o serce do końca. Blask! Hej! 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 Kiedy się urodziłem, kiedy zacząłem być młodym człowiekiem, nie zdawałem sobie sprawy właściwie po co żyję, jaki jest sens mojego życia. Dopiero kiedy odkryłem swoją drogę, zobaczyłem, że moje życie polega na tym, żeby odkrywać swoje serce, swoje pragnienia. Pragnienia, które są wynikiem jakiejś wielkiej, wielkiej historii, do której zostałem stworzony, do której zostałem wrzucony przez jakąś większą siłę. Nie wiedziałem wtedy, że jest nią Bóg. Bóg osobowy, który mnie stworzył, który mnie kocha i który stworzył mnie dla miłości, dla przygody, dla tego, żeby moje serce było wolne i prawdziwie czujące. Ta piosenka zawiera jakby taki moją historię życia w skrócie, nie? Że urodziłem się z wyrokiem śmierci na planecie, która w bólach jęczy. To chodzi o grzech pierworodny, z którym się rodzimy, jakby z wyrokiem śmierci. Nie? I dopiero przez chrzest, przez odkrycie Pana Boga byłem tak naprawdę uratowany od tej śmierci. W tej śmierci żyje świat, ten, który nie zna Boga. Wydaje mu się, że ma życie, ale to życie czerpie z jakichś zatrutych studni, w których tak naprawdę nie ma tej wody życia. Nie? Sam byłem taki, sam tak samo czerpałem z tych różnych źródeł i to nie nasycało. Ta woda nigdy nie nasyca. Wiele rzeczy w naszym życiu powoduje, w moim życiu powoduje to, że nie możemy żyć pełnią, że nie możemy odnaleźć własnego ja, że nie możemy znaleźć swojej drogi w życiu. Tą rzeczą jest lęk. Tą rzeczą jest lęk, który powoduje, że jesteśmy jak sparaliżowani od rzeczy zewnętrznych, jak to, co się teraz dzieje, wojny, terroryzm, strach, który jest jakiś już nierozpoznawalny nawet. Od rzeczy, które nas zabijają w życiu takim codziennym, jak brak czegoś, straty, jak pieniądze, jak finanse, jak kredyty, jak dobre imię, a utrata jego jest czymś strasznym. Wiele, wiele rzeczy, które te lęki, które wokół nas są, powodują, że jesteśmy jak sparaliżowani. Wydałem ostatnio książkę razem z Magdaleną Nierebińską o moim życiu, Urodzony by się nie bać. Ta książka pokazuje drogę od tego lęku nieuświadomionego często, bo ten lęk czasami powoduje to, że szukałem w bardzo niewłaściwych miejscach, w uzależnieniach, w jakichś idolach tego świata. A ta droga prowadziła mnie do prawdziwej wolności, do Boga. Do tego, żeby odkryć swoje naprawdę prawdziwą wolność w swoim sercu. Że to serce jest bardzo ważne. To serce, które stworzył Bóg i które kocha. Bez którego nigdy nie będę prawdziwym człowiekiem. Yeah.